Witam w nowej serii w grze Total War Warhammer 3. Seria będzie polegać na rozgrywaniu bitew PvP 2 na 2, jak i solo. Myślę, że pierwszy odcinek zagram sobie solo. O, mamy pierwszego przeciwnika. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wyjdzie, bo... Dobra, tego tutaj gracza nie znam. Nie kojarzę go. Dobra, zobaczymy mapę. Mapę mamy płaską. Skoro mamy mapę płaską, to może bym sobie poszedł z Slaaneshem. Mapa chyba nie jest jakaś duża, ale mała też nie. Taka średnia bym powiedział. Dobra, zobaczmy co nasz przeciwnik dał. Skavenów, okej. No dobra, mamy Skavenów. Myślę, że Sigvald byłby tutaj dobry, ale kurczę, myślę, że Nakai będzie jeszcze lepszy. Na pewno dam Beach Slaanesha. Slaanesha, Beach Slaanesha, przepraszam. Tnące odłamki, to mogłoby być tutaj dobre. Na jakiś blob. No dobra. Szczury nie mają za dużo pancerza, więc... Ale mają dużo strzelania, więc ja bym tutaj proponował... Albo wojowników z mieczami... Albo z korbaczami. Korbacze mają mniej ataku, ale mają zatrute ataki i więcej obrony w zwarciu. Chyba dam tych... Z korbaczami razy 3. Czterech... Z włóczniami, grasantów. Co by tutaj jeszcze dać? Na pewno jakaś jazda, ale raczej to nie może być mocna jazda. Myślę, że tych dam. Na pewno furię, oj tak, furię to na pewno, razy dwa. Może raz wybrańców? Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Dobra, zobaczmy. No dobrze, ja i mój przeciwnik. Zaczynamy. No dobra, no to zaczynamy się rozstawiać. O Jezu, ta gra jest strasznie głośna. Dobra, myślę, że teraz będzie dobrze. Dobra, na Karego dam osobno. Tu sobie jazdę rozstawię z lewej i z prawej strony. Furie niech będą tutaj razem. Dobra, ilu ich jest? Jest dosyć dużo, no ale to Skaveny. Akurat na taką ilość jestem przygotowany. No dobrze, oczywiście są działa. A jakże inaczej. Szczuro ogry. Dobra, w co mi tu celuje? Aha, w Lorda, no. No nie ma szans trafić mi w tego Lorda, no. 100 prędkości. No właśnie. No nie ma szans. Strata jako czasu. Kurczę, mój błąd. Nie zdążyłem. Dobra, dobra, teraz mi tutaj zaczyna siekać, bo nie jestem w stanie robić wszystkiego. Nie wiem, czy już tutaj czasem nie lądować. Jakiś lag. Slash.
Są mniejsi zarazy. Okej. Dobra, jedno dzieło padło. Myślę, że to by było dobre miejsce na ten czar obszarowy. No to jakiś bohater. Dobra, całkiem ładnie siadło. Dobra, ten skrytobójca dostaje niezłe buły. Dobra, tu ma jakieś rynsztokowe procarze. Nawet zapomniałem, że taka jednostka istnieje. No dobra, no nic się tu nie dzieje, no. Mój przeciwnik dostał w ciry. No właśnie. No, wydaje mi się, że totalna dominacja, moja piłota niemalże nietknięta. No ale nie oszukujmy się, ten build jest słaby. Działa tragedia, kupa pieniędzy poszło w błoto. Szczuro, ogry. No dobra, te coś tam zrobiły. Siewcy morowego wiatru. Ta jednostka jest dobra, ale no trzeba naprawdę dobrze ją tam strzec i poświęcić jej czas. No co to w ogóle, to jest niepotrzebne, szkoda w ogóle pieniędzy. Mnisi zarazy też nic tu nie pokazali. Ci tutaj coś tutaj pokazali. No wiadomo, tutaj mięso armatnie. Ten wódz w ogóle tutaj taki... On był chyba z buta, więc... Nie opłaca się w ogóle dawać tego bohatera z buta, takie jest moje zdanie. Lepiej na jakimś wierzchowcu go dać. Skrytobójca... Też pieniądze wyrzucone w buto. Lord, mag też nic nie zrobił. Nie wiem, czy ten build był taki słaby, czy po prostu gracz słaby. Na karie tutaj 2600 się spłacił, super. Piota całkiem ładnie tutaj sobie poradziła. Z mięsem armatnim. Na początku. Wybrańcy nietknięci, wojownicy nietknięci. Moja tutaj jazda za dużo niby nie zrobiła, ale tam na tyłach tam wlatywała. No furie na pewno tutaj zrobiły dużo. Jedne furie za 900 się spłaciły. Nawet nie wiem jak. Aha, chyba one wleciały na działo. Na siewców. No dobra. Także bitwa dosyć szybka. Podejrzewam, że po prostu przeciwnik mi się trafił słaby. No więc co, ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek.